Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejną żużlową myśl, ale zanim to zrobimy, małe podsumowanie. Tak, bo stwierdziłem, że porobię grafiki, żebyśmy już widzieli, no jak się tutaj prezentuje nam punktacja. Więc nie przedłużając, oczywiście zachęcam was na początku, żebyście zostawili łapkę, czy tam bicka w górę, subikę, jeżeli nie subskrybujecie kanał. No i lecimy już teraz z tymi grafikami. A mianowicie, pierwszą żużlową myśl, która była na kanale, to była podprowadzająca. Wygrał Mati, 4 głosy na Matiego, 2 oddane na Wojtka. Zliczałem tylko głosy, które były jako komentarz. Nie, na przykład jeżeli ktoś napisał krążek, na przykład hokejowy, że głosuje na Matiego, bo rozwalił już system, coś w tym stylu. No i wtedy pod tym było tam serduszek, nie wiem, 12 czy tam ile. To serduszek nie brałem pod uwagę, tylko czyste komentarze, także Mati wygrał chyba za określenie paszkwier, o ile się nie mylę, także tutaj 4 głosy na Matiego, 2 na Wojtka. Także pierwszą żużlową myśl dla Matiego. Druga żużlowa myśl, moi kochani, proszę, następująca, to była oczywiście Dariusz Dario Ostafiński. Prawie jak Eltosteron brzmi, no ale dobra, żarty na bok. Tutaj Grzesiu rozwalił system, bo powiedział dwa słowa, a idź pan w chuj. I się skończyło, że tak powiem. No i po prostu rozwalił system. Nie mogło się to skończyć inaczej. Grzesiu również tutaj w waszej opinii wygrał ten odcinek, zdobywając 4 wasze głosy. 2 głosy padły na Krzyśka, 1 na Matiego, także gratulacje tutaj dla Grzesia. Trzecia następnie żużlowa myśl. Trzecia żużlowa myśl to była... aha, Speedway of Nations, tak. No i tutaj bezkonkurencyjny okazał się Krzysiu, 4 głosy, chociaż blisko był Grzesiu, który zdobył 3 głosy i pierwszy głos oddany na żużlowego degustatora. Tak więc, tak, tutaj Krzysiu fajnie, merytorycznie to poruszył, krótko, no bo każdy ma minutę, w minutę pięknie to opisał swoimi słowami i powiem wam, moim skromnym takim zdaniem, Krzysiu naprawdę, jeżeli chodzi o tą żużlową myśl, przez tą minutę jest w stanie bardzo dużo sobie przypomnieć i ułożyć to merytorycznie, także gratki wielkie. Dalej mieliśmy czwartą żużlową myśl, moi kochani, a czwarta żużlowa myśl to zwycięstwo naszej Magdaleny Magdziarz, Madzi, popularnej tutaj u nas na kanale. Madzia z 11 głosami rozwaliła system, chociaż już tutaj Piotrek również mocno ją gonił, bo zdobył 8 głosów, Mati znowu się pojawił i Krzysiu tym razem po jednym głosie, także zagraniczny junior, Madzia tutaj na duży plus. I już przechodzimy do przedostatniej żużlowej myśli, a mianowicie żużlowa myśl Bartłomiej Kowalski. No tutaj tak naprawdę wszyscy dostali głosy prócz Grzesia, ale rozwalił system Rafał Żużlowy Degustator. 27 głosów, tak, 27 komentarzy na Rafała. No nic, tylko przyklasnąć. Drugi, no deklasacja, o 20 głosów więcej miał Rafał od drugiego, tutaj Wojtka Nowakowskiego. 3 głosy miała Madzia, 2 Mati, 1 Krzysiu i 1 również Piotrek. Tutaj warto zaznaczyć, że Wojtka te 7 głosów, mimo wszystko również bardzo dużo było negatywnych głosów, ale Wojtek to jest jednak kontrowersyjny chłopak i nie boi się czasami po prostu ostro p***nąć w stół, jak ja to mówię. Okej. I teraz szybciutko przechodzimy już do ostatniej żużlowej myśli, która była tydzień temu, moi kochani, a mianowicie Tomasz Golob. I tutaj również zabrakło głosu na Grześka oddanego. I mieliśmy remis, tak, pierwszy raz w historii tego programu mieliśmy remis. Wojtek 4 głosy i Mati również 4 głosy oddane. Ja postanowiłem mimo wszystko tutaj być tym głosem decydującym i postawiłem na zwycięstwo Wojtka. Tak więc Wojtuś wygrywa ostatnią żużlową myśl, tu jeszcze warto powiedzieć Piotrek i Krzysiu miał 3 głosy i po 2 Madzia i żużlowy degustator Rafał. Także tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o pierwsze odcinki żużlowej myśli. Teraz ogólnie, jeszcze pokażę wam taką planszę, przygotowałem wszystkich głosów, jakie zostały oddane do tej pory we wszystkich odcinkach. No Rafał, nie może być inaczej, ale wyobraźcie sobie, on miał 27 w jednym odcinku,
a w pozostałych 5, no tylko 3, także no tutaj Rafał musi jednak uważać, chyba że tak co jakiś czas po prostu raz a z grubej rury, a porządnie, bo ma 30 głosów w tej chwili wszystkich oddanych na niego. Na drugim miejscu mamy Magdalenę Magdziarz z 16, 3 to Wojtek Nowakowski, 13, przepraszam, Wojtek Nowakowski, 12 mają Mateusz i Piotrek. Wojciechowski 11 głosów, Krzysiek, myślałem, że będzie miał tutaj więcej, a jednak tylko 11, znaczy tylko, no 11 tutaj nie jest źle. No i Grzesiu odstaje delikatnie, 7, ale to i tak nie jest źle, odcinek wygrał, więc nie ma lipy, jakbym to powiedział. I ostatnią planszę, jaką pokazałem, no to zwycięzcy. No i słuchajcie, jest 6 odcinków i mamy 6 różnych zwycięzców. Po jednym zwycięstwie ma Rafi, Madzia, Wojtek, Mati, Krzysiu i Grzesiu. No i co? Teraz za chwilę mamy 7 odcinek Żużlowej Myśli. No i co? I zaraz może się okazać, że wygra go Piotrek, który był już blisko parę razy, aczkolwiek zawsze czegoś tam zabrakło. To może teraz i będziemy mieli po 7 odcinkach 7 zwycięzców. No byłoby fajnie, byłoby pięknie, czyli wyrównanie. Nikt by nie miał tutaj żalu. Tak więc ja już przechodzę do was. No i co? Pozostaje mi tylko zaprosić was na 7 odcinek. Jeszcze raz rozsiądźcie się wygodnie, zapinajcie pasy i lecimy z tematem. Kolejna żużlowa myśl, a na początek mamy Piotra Wojciechowskiego. Witam cię, Piotrek, serdecznie. Siema, witam wszystkich. Postanowiłem, że nie będziemy teraz tak mocno przedłużać, tak więc przechodzimy do konkretów, czyli słowa pomocnicze. Gotowy? Oczywiście. No to lecimy. Uważaj, bo będzie nawet dość dużo. Speedway to także wielkie karambole i motocykle fruwające w powietrzu. Paradoksalnie jednak tak wyglądające kraksy nie mają często dramatycznych skutków zdrowotnych. Za to często tragicznie się kończą upadki niepozorne. Nie wiem, z czego to się bierze. Choć moje przemyślenia znów każą szukać cech wspólnych w pięściarstwie i jeździe na żużlu. Nie ma zawodników odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni, czyż nie? Jeśli trafi cię w punkt, masz problem. Bo sport to zdrowie, dopóki nie przyjedzie pogotowie. Czy czaisz ten cytat? Nie. Okej. No to uważaj, bo myślałem, że już będziesz coś wiedział, ale twoja żużlowa myśl to Marek Cieślak. Czas start. Marek Cieślak. Nie wiem, czy mam się skupiać na tych wypadkach, czy nie. O Marku Cieślaku to raczej wolałbym powiedzieć, że jest... Nie wiem, czy można powiedzieć, że jest, czy był. Na pewno wybitny trener, wybitny taktyk. Także dla mnie to... prawdziwa ikona, menadżer, który zawsze potrafił sobie na ostatnie wyścigi zostawić takich zawodników, że wszystkich tam w 13, 14, 15 rozwalał. Także dla mnie postać wybitna w polskim speedwayu, zdecydowanie ktoś, kto zawsze wie, jak skład poustawiać, co zrobić, żeby było dobrze, których zawodników wziąć, jak ich odbudować. Być może w ostatnich latach troszeczkę się tam to wszystko rozmienia, ale mimo wszystko myślę, że zdecydowanie, jeżeli chodzi o menedżerskie aspekty polskiego speedwaya, to zdecydowanie postać numer jeden i jeszcze długo nikt się do niego nie zbliży. A co do naszych upadków, no to różnie bywa. Dokładnie. Dziękuję ci, Piotrek, serdecznie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Na razie. I już szybciutko przenosimy się do Matiego. Witam cię, Mateusz, serdecznie. Siemano, Adamie, siemano wszystkim zakręconym w lewo. Tak jak mówiłem, nie będę dzisiaj przedłużał, więc przechodzimy od razu do słów pomocniczych. Dzisiaj nietypowo. Nietypowo, a zaraz się dowiesz dlaczego. Uwaga, twoje słowa pomocnicze. Żużel to ludzie. To twarze, czasem umorusane, a czasem upierdolone. Żużel to przygoda i kopalnia anegdot. Czy już coś ci to mówi? Cóż, kopalnia anegdot, czyjeś złote myśli. No to jest cytat. To jest cytat. I uwaga, musimy przejść do żużlowej myśli. To jest cytat z książki, no jakże tobie znanemu i lubianemu, Marka Cieślaka, Pół wieku na czarno. Tak więc twoja żużlowa myśl na dziś to Marek Cieślak. Czas start.
No z pewnością kiedyś będę musiał się zmobilizować i przeczytać tą całą książkę. A co mogę powiedzieć o panu Marku Cieślaku? No oczywiście to jest najwybitniejszy trener, no jak do tej pory w dziejach polskiego żużla. No nas zdobywał mnóstwo medali, czy to z drużyną, czy z poszczególnymi zespołami. Oczywiście różne chodzą teorie, że na przykład pan Marek Cieślak wygrywa tylko z mocnymi drużynami, gdzie nie ma składu, to jest klapa. No ale jednak mimo to szacunek wśród zawodników ma niesamowicie wielki i to znikąd się nie wzięło, czy to od generacji Tomasza Goba i czy Piotra Protasiewicza, czy też od Matka Zmarzlika, czy załóżmy Patryka Dudka. No o, wszyscy, te wszystkie generacje są jedne zgodni, że to jest najwybitniejszy trener w dziejach Polski i no długo, długo będzie czekać na taką legendę, jaką jest pan Mercie, że ktoś to wszystko powtórzy. No oczywiście nie mówię, nie, ale no te jego cytaty, te jego wszystkie przemyślenia sprawiło to, że on był jeden z najoryginalniejszych w ogóle, jakby to powiedzieć, menadżerów i w ogóle osobowości w polskim żużlu na równi ze Sławkiem Drabikiem, którego też cytaty powalały ludzi na kolana. Także no i oczywiście kończąc jeszcze temat pana Marka Cieślaka, no tylko szkoda mi tego ostatniego okresu we Włókniarzu, że no to tak się brzydko potoczyło, bo jednak myślałem, że on ukoronuje swoją, jakby to powiedzieć, całą przygodę z Włókniarzem, no w ładniejszy sposób, a cóż, stało jak się stało. Dziękuję ci, Mateusz. Jak zwykle delikatnie na górkę, ale ci punkt odejmę, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie odejmuj mi żadnych punktów. Nie, spokojnie. Dzięki Mati wielkie, mam nadzieję, że trafiłeś. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia. No, pozdrawiam wszystkich. Cześć. I już szybciutko przenosimy się do Wojtka Nowakowskiego, Sport na Nowo. Witam cię, Wojtek, serdecznie. Cześć Adam, witam. Tak jak powiedziałem poprzednim uczestnikom, dzisiaj nie przedłużamy, zbędnej gadki nie będzie, tak więc od razu przechodzę do słów pomocniczych, a będzie to cytat. Wielu nas poginęło na torze, i dobrych zawodników, i tych słabszych. Cena uprawiania tego sportu była, do dziś zresztą jest ogromna. Jednak przed laty o tragedię było łatwiej. Inne tory, inne bandy, inny sprzęt. Nie mieliśmy żadnej ochrony na szczękę, ani okularów porządnych. Człowiek ciągle leczył się u okulisty, bo kamienie uszkadzały gałkę oczną. Wreszcie nie mieliśmy też żadnych osłon na kręgosłup, tak powszechnych od wielu już lat. Na mecz szło się jak na wojnę. Człowiek nigdy nie wiedział, czy wróci. Czy wiesz, do kogo ten cytat należy? Może być ich wielu. Mam jednego człowieka na myśli, ale nie wiem, czy to jest hasło. Tak więc twoja żużlowa myśl na dziś to Marek Cieślak. Czas start. No nie, ja myślałem, że to będzie o Krzysztofie Cegielskim, a Marek Cieślak, no to ciekawy cytat wybrałeś, bo myślałem, że tutaj będziesz sugerował przy Marku Cieślaku jakąś historię trenerską jego, wielką, wybitną rolę selekcjonera naszej reprezentacji, no ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i Marku Cieślaku, szczerze mówiąc nie, to nie jest coś, co mi się kojarzy chyba jednak. Może dlatego, że ja nie kojarzę Marka Cieślaka jako żużlowca, tylko zawsze tego starszego, niskiego, uśmiechniętego zazwyczaj pana, czy to na metaforycznej ławce trenerskiej, czy na mniej metaforycznej ławeczce w studiu telewizyjnym. Wiadomo, że no, lubił sobie wypić i pewnie do dzisiaj lubi i z tego też jest znany, ale to myślę nic złego, wszystko jest dla ludzi i chyba nigdy się w żaden sposób po alkoholu nie skompromitował, a wiemy, że są tacy, którzy się po alkoholu kompromitują i to niestety w sposób najgorszy, nierzadko zabierając na tamten świat innych, niekoniecznie na torze żużlowym. Brawo Wojtek, no powiem ci szczerze, fajnie tutaj, fajnie ugryzłeś to od fajnej strony, tak więc no, zobaczymy. Dziękuję ci Wojtek serdecznie. Dzięki bardzo. Widzę, że już masz kolejne osoby w poczekalni, także nie przeszkadzam dłużej. Pozdrawiam, cześć. Cześć. I szybciutko przenosimy się do Magdaleny Magdziarz. Witam cię, Madziu, serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj nie jesteś ani pierwsza, ani ostatnia. A mianowicie środek stawki, także tak jak powiedziałem już wszystkim na początku, nie będziemy zbytnio przedłużać, więc przechodzę szybciutko do słów pomocniczych. Gotowa? Okej, lecimy.
Lecimy z tym kopsem. To się okaże, mam nadzieję. No dokładnie. Tak więc, słowa pomocnicze dla ciebie. Według niektórych fenomenalny taktyk, ikona, kawał historii tego Speedwaya. Wręcz bym powiedział, że ja osobiście nawet ciężko mi pomyśleć, co by było, gdyby taka osoba nie istniała w polskim, a nawet światowym żużlu. Jednak jak wszystko ma dwie strony i ta druga strona według niektórych pozer, może to za duże słowo, aczkolwiek lekceważące podejście niejednokrotnie zarzucają. Tak więc, Madziu, nie wiem, czy to już ci coś pomogło. Masz jakieś skojarzenia? Trener, no, podpowiem ci. Marek, coś tak? O, bardzo dobrze kombinujesz. Także, Madzia, mam nadzieję, że jesteś gotowa, bo w tym momencie odpalam. To jest twoja żużlowa myśl. Uwaga, czas, start. Okej, więc Marek Cieślak. Kurczę, no w zeszłym tygodniu był Tomasz Golo, w tym tygodniu jest Marek Cieślak, więc możemy powiedzieć trochę, że Marek Cieślak to taki polski Tomasz Golo, tylko że tak bardziej w kwestii trenerskiej. Mm-hmm. Na pewno gdyby nie Marek Cieślak, no to nie byłoby takiego żużla w wykonaniu polskim, jak mieliśmy naprawdę na czas jego trenerem kadry narodowej naprawdę przypadły same sukcesy polskiej reprezentacji. No można powiedzieć, że to była naprawdę hegemonia do momentu, w którym tym DPS-iem zaczęło się interesować trochę film. No Marek Cieślak to na pewno bardzo wybitny trener z dużym szacunkiem wśród zawodników, który tak naprawdę dba o każdego zawodnika, chociaż no, byliśmy świadkami dość niemiłej sytuacji na zakończenie jego kariery trenerskiej, chociażby sami wiemy, o co chodzi. Więc tak, no naprawdę wybitna postać, nie wiem, czas mi się już skończył, więc tak. Dokładnie, nic dodać, nic ująć, wybitna postać, Madziu. Tutaj naprawdę wiele co można o trenerze Marku Cieślaku mówić, tak więc tak, na pewno nie starczyłoby nawet minuty na to. Dokładnie i powiem ci, że naprawdę ty jako młodsza osoba mimo wszystko ładnie sobie tutaj poradziłaś, muszę ci powiedzieć, i zapamiętałaś takie ważniejsze rzeczy z jego kariery, także gratuluję, Madziu, bez cukru, jak ja to mówię, bo cukier w cenie. Dziękuję. No i życzę powodzenia. Dokładnie, tak, nie dziękuję. Do zobaczenia, cześć. I szybciutko przenosimy się do Krzysztofa Dziamskiego. Witam cię, Krzysiu, serdecznie. Witam ciebie, Adamie, witam naszych słuchaczy, widzów. No, Krzysiu, zdradzę tutaj troszeczkę naszych kulis, że tak powiem. No, troszeczkę jesteś zawiedziony, że ostatnio, no już nawet nie pamiętam, kiedy wygrałeś. No nie też zawiedziony, ale widzisz, wróciłem, po prostu znalazłem swoje miejsce w szeregu chyba. Rozumiem. A w tym odcinku będą już tabele, bo robię grafiki, także zobaczymy, podliczę to wszystko, też takie statystyki zrobimy. Statystyki, średnia biegowa, tak. I tak dalej. Tak, kto ile bez. Ogólnie miał głosów, ogólnie, nie, ile było oddanych, wszystko będzie policzone. No ale dobrze, nie po to się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, tylko kolejna żużlowa myśl. Słuchaj, nie jesteśmy tu dla przyjemności, tak? Tak. Jak się mówi. I będzie dzisiaj nietypowo, bo słowa pomocnicze to będzie cytat. I właśnie ci go przedstawię. Andrzej Kłopotowski, pierwszy polski medalista olimpijski w pływaniu, Rzym 1960, podzielił się kiedyś bardzo życiową mądrością, że sportowiec umiera dwa razy. Pierwszy raz, gdy kończy karierę, a za drugim razem już w sposób naturalny. Święte słowa, zwłaszcza gdy mowa o żużlu. Wystarczy jedna kontuzja i tracisz życie. To pierwsze, sportowe. Musisz się wtedy odnaleźć w nowej roli. Czasem jednak tracisz na torze to drugie życie. Czy wiesz, skąd to jest cytat? No z Andrzeja Kłopotowskiego, jak sam powiedziałeś. No to nie, to jest akurat przytoczony Andrzej Kłopotowski, aczkolwiek okay. Czy mówi ci coś? Pół wieku na czarno. Pół wieku na czarno Marka Cieślaka. Właśnie, no i od razu powiedziałeś swoją żużlową myśl, także żużlową myśl na dziś to Marek Cieślak. Czas start. No Marek Cieślak, dobry zawodnik w latach 70. reprezentant Polski, w drużynach mistrzostwach świata, w indywidualnych mistrzostwach świata.
także czołowy krajowy żużlowiec. No i co, przed Łukniarz Częstochowa reprezentował, ale po zakończeniu kariery również bardzo dobry trener, choć no właśnie tu jest to pytanie, czy nie jest trochę przeceniany. Wielu mówi, że często miał taki swoisty samograj, że te tytuły i mistrzostw świata drużynowych się wygrywały same, albo liga się wygrywała sama, jak tego samograju nie było, jak na przykład teraz w Rybniku, to już Marek Cieślak nie jest taki dobry, tak? Kiedyś nie awansował z Ostrowią, skończyło się tym, że piłko kinówkę i był proszony o wylizanie buta. Teraz z kolei w Rybniku wszystko było w porządku, dopóki okazało się, że nie wywalczył awansu, to nagle się okazało, że jednak w sumie miał słabych zawodników, jak tak się dobrze zastanowił. No i tak trochę, no jest pytanie, czy tak w zasadzie to nie jest trochę ten, te jego tytuły nie są przereklamowane, aczkolwiek no niewątpliwie jest to jakiś tam fachowiec i no lepszych, o lepszych chyba ciężko mimo wszystko w tym naszym żużlu, to nie znaczy, że jest jakiś bardzo, bardzo dobry. No i czas się skończył i dokładnie. No i tyle. No, powiem ci, Krzysiu, naprawdę, że tak szybko sobie ułożyłeś w głowie taki plan, szapoba, muszę powiedzieć. Miałem wrażenie, że to był totalny bałagan, ale... Nie, powiem szczerze, naprawdę bardzo dobrze, zwięźlej na temat. Nawet nie znałem tytułu wszystkich sukcesów Cieślaka za zawodnika. No. Okej, jeszcze tylko tak, bo tutaj pomyślałem sobie i powiem ci, że właśnie cytaty będę z jego książki wam przedstawiał. Myślałem, że ktoś z was... No jeszcze Grzesiu i Rafał został, ale raczej nie wpadnie na to. A czy czytałeś w ogóle tą książkę? Czytałem, ale już jakiś czas temu i tylko raz, więc za dużo z niej nie pamiętam. Rozumiem. No nic, Krzysiu, bardzo ci dziękuję, życzę powodzenia, może teraz się uda. No, raczej wątpię, ale dzięki. No takie podejście, trzeba być optymistą, Krzysiu, także dziękuję ci bardzo. A wiesz, lepiej się miło zaskoczyć, niż niemile rozczarować. Dokładnie. Taka jest moja dewiza. Dokładnie. To cześć. No, dzięki, na razie, hej, trzymajcie się. I szybciutko lądujemy u Grzesia. Grzesiu Starzec jest z nami. Witam cię, Grzegorz, serdecznie. Cześć, Adaś. Cześć, widzowie. Co tam dzisiaj? No, dzisiaj ciekawy temat. Tak więc od razu przechodzę do rzeczy. Powiedziałem, już nie będę przedłużał, bo nietypowa będzie tylko pomocnicze słowa będą nietypowe, a mianowicie będzie to cytat. I teraz uważaj, bo dość długi. Bez pasji, bez miłości ścigać się nie można. I jeszcze jedna ważna rzecz. To cholerne niebezpieczeństwo człowieka uzależnia. Zawsze gdy przychodziła zima, czas relaksu, zaczynało brakować adrenaliny. Tego niebezpieczeństwa właśnie. Kiedy skończyłem jeździć, zawsze ścisnęło w żołądku, gdy ponownie wjeżdżałem na jakiś obcy stadion. Bo zaczynałem sobie wyobrażać, jakbym znowu miał w tym zaraz wziąć udział. Nie chodzi o lęk, o strach. Chodzi o to, że znów się czułem tak, jakbym jechał na zawody. Bo gdy wchodzisz do szatni i wkładasz żużlowe ciuchy, stajesz się innym człowiekiem. Twoje myśli są już całkowicie gdzie indziej. Zaczyna się sprawdzanie sprzętu, słuchanie silników i znów jest jak żołnierz na wojnie. Jak w okopach, gotowy do ataku. I nie jest to żadne opowiadanie bajek, lecz święta prawda. Czy coś już ci to mówi, z czego to jest cytat? Z jakiej książki? Z książki jakiejś. No. Pół wieku ale... na czarno. Na czarno, no dokładnie, no. Czytałem nawet, dlatego ja od razu skojarzyłem, że to książka. No to nic innego mi nie pozostaje, jak powiedzieć. Twoja żużlowa myśl to Marek Cieślak. Czas start. Marek Cieślak, no niewątpliwie bardzo charakterystyczna postać w naszym żużlu, no i ogólnie w światowym żużlu. Co mogę powiedzieć na temat Marka Cieślaka? W sumie niewiele, bo tak naprawdę Marek Cieślak ma świetnego nosa do zawodników, do wyszukiwania takich zawodników, którzy gdzieś tam podupadli ze swoją karierą i potrafił ich później odrodzić. No niestety Marek Cieślak nie ma nikogo na koncie, jeżeli chodzi o wychowanka i to jednak bardzo mocno na jego karierze trenerskiej moim zdaniem obciąża i szkaluje troszkę jego karierę. Aczkolwiek niewątpliwie na pewno bez Marka Cieślaka polska kadra i polskie osiągnięcia smakowałyby inaczej, a jeżeli by w ogóle były, bo musimy pamiętać, że to dzięki Markowi Cieślakowi niektóre zmiany taktyczne, które wprowadzał w drużynówce, były przysłowiowane z czołem w dziesiątkę. Generalnie prosty,
człowiek, w sensie takim bez owijania, nigdy nie ściemniał. Jak już miał coś powiedzieć, to przeważnie prosto z mostu. Ja takich ludzi cenię i uważam, że takie osoby powinny być w żużlu, bo na dzień dzisiejszy za dużo mamy owijania w bawełnę, owijania kłamstw i takich różnych rzeczy, które nie powinny mieć po prostu. A Marek Cieślak zawsze bez ogródek. To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Tyle mi zapłacicie, tamto tyle mi zapłacicie. To będę robił, za to jest odpowiedzialny, z tego mnie rozliczajcie. Konkretnie i do rzeczy. Dziękuję. No i świetnie. Dziękuję ci, Grzegorz, serdecznie. Nie ma sprawy. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Dzięki serdeczne, hej. I na koniec szybciutko przenosimy się do Rafała Żużlowego Degustatora. Witam cię, Rafał, serdecznie. Cześć Adaś, witam wszystkich widzów, fajnie, że udało nam się znowu spotkać i znowu jestem ostatni, ale ostatni będą pierwszymi, mam nadzieję. Ostatni, jak byłem ostatni, to byłem pierwszy, więc mam nadzieję, że może i tym razem się... No, dokładnie, tego nigdy nie wiadomo, życzę ci tego zresztą, jak każdemu z was. Słuchaj, pozostali członkowie, że tak powiem, dostali słowa pomocnicze na zasadzie cytatu. To był cytat z książki. Okay. Dla ciebie już cytatu nie mam, ale mogę ci powiedzieć, że była to, a może jest, najlepsza książka żużlowa, jaka chyba istnieje, no to może za duże słowo, ale jaką miałem okazję czytać. Jedyna, ja wiem, która. No, słuchaj, no to zaraz zobaczymy, aczkolwiek jeszcze słowa pomocnicze mogę ci powiedzieć, że niestety, a może istety, w tym sezonie nie zobaczymy go tak bardzo związanego z żadnym klubem. Ale będzie on występował w innej roli. Czy już wiesz, o kim mowa? Wydaje mi się, że tak. No to dajesz. Greg Hancock? Nie, to nie będzie Greg Hancock. To będzie trener Marek Cieślak. Czas start. A, pół wieku na czarno. Trener Marek Cieślak, najbardziej utytułowany trener, który z reprezentacją zdobył masę medali, człowiek o wielu twarzach, jeśli mogę tak to powiedzieć, dużo kontrowersji, turbokolarz, jeśli może tak to nazwać, pamiętam jak sam kiedyś powiedział, że spokojnie by mogły go radary łapać, jestem w stanie w to uwierzyć. No cóż, trener Cieślak zawsze będzie mi się kojarzył jako ten, który potrafił czynić fajne rzeczy. I dużo osób też mi przede wszystkim zarzucało, że te fajne rzeczy czynił z fajnymi zawodnikami. Kiedy było już trochę trudniej, no to bywało różnie. Ja tego tak nie odbieram. Dla mnie, ja po prostu doceniam umiejętności jakby i fach, który był w ręku. No i szczególnie też zapamiętam oczywiście trenera Marka Cieślaka jako no, wychowanka Włókniarza Częstochowa. Jakby nie patrzeć, całą karierę swoją żużlową spędził w Częstochowie. To właśnie z Częstochową zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski w 1996 roku. Potem była mała powtórka, próba powtórki w ostatnich sezonach. Niestety się nie udało. Skończyło się jak się skończyło, kłócąc się razem z trenerem Święcikiem. No cóż, chyba jego czas już dobiega końca. Tak jak zresztą mój czas, więc trzymam kciuki, niech pan Marek żyje w zdrowiu jak najdłużej i niech cieszy nas swoją osobą jak najwięcej. Świetnie, no nic dodać, nic ująć. Życzę ci powodzenia jak pozostałym członkom załogi. Tak więc Rafał, dziękuję ci bardzo. Dziękuję tobie również. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Marka. No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że kolejna żużlowa myśl wam podobała. Tutaj Marek Cieślak, no dużo by opowiadać. Chłopacy już powiedzieli naprawdę dużo. Tak więc ja wam przypominam, że to wy decydujecie, kto wygrywa każdy odcinek w komentarzach. Napisać, nie serduszkować, napiszcie swój komentarz raz, że no po prostu pomożecie wygrać to danej osobie. A dwa, to są zasięgi, no nie oszukujmy się, wiecie jak jest na YouTubie. Także jeszcze zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapeczki w górę, subika, walnąć w dzwonek, żeby zawsze dostać przypomnienie. No i to tyle, dojechaliśmy do mety, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!